Prudential to jedna z najbardziej znanych nazw budynków w Polsce. Wieżowiec przetrwał wojnę. Widnieje na jednym z najsławniejszych zdjęć z Powstania Warszawskiego. Jest symbolem niezłomności. Praktycznie nikt jednak nie pamięta genezy jego nazwy. Gdy dotarły do nas informacje, że powstaje animacja odtwarzająca przedwojenną Warszawę, postanowiliśmy wykorzystać szansę. Wyobraziliśmy sobie film, w którym budynek Prudential gra naturalnie jedną z głównych ról, a następnie reakcję widzów na logo firmy o identycznej nazwie. Firmy, która po 74 latach wraca do Polski. Prudential został mecenasem projektu. Uznaliśmy, że sukces filmu będzie jednocześnie sukcesem marki, dlatego aktywnie włączyliśmy się w jego promocję. Dzięki wsparciu finansowemu produkcja została ukończona. Pomogliśmy wprowadzić film do masowej dystrybucji kinowej. Zorganizowaliśmy oficjalną premierę. Zainwestowaliśmy w kampanię reklamową, by dowiedziało się o nim jak najwięcej osób. Premiera stała się wielkim, prestiżowym wydarzeniem kulturalnym, szeroko relacjonowanym w mediach. Dzięki patronatowi Prudentialu każdy kontakt z filmem przekładał się na budowę znajomości marki. 42% grupy docelowej wiedziało o powstaniu filmu Warszawa 1935, a świadomość wspomagana mecenatu Prudentialu w tej grupie wyniosła 11%, co stanowi bardzo wysoki wskaźnik dla podmiotu dopiero wchodzącego na rynek. Dzięki zaangażowaniu w produkcję Warszawy 1935 Prudential pomógł przypomnieć Polakom o wspaniałej przeszłości stolicy oraz splótł ją z własną. Zbudowaliśmy podwaliny pod najistotniejszy zasób dla marki ubezpieczeniowej – zaufanie.